Dzień dobry, witam serdecznie, Michał Rawik, This War of Mine. I no więc tak, sprawa jest, prawda, prosta i tutaj dobrze znana. Chcesz mieć małpę, załatw se banana, nieważne. Tak, przeżyliśmy dzień 11. Cholernych ci westaruch, wie coś, ale nie chce im powiedzieć za darmo, dam mu czego chce, odnalezienie Amelki to jedyne co się teraz liczy. No właśnie, mamy coś tam, muszę przynieść mu jedzenie, musimy zabrać ze sobą żarło, ale to jakby pomijam. Co my tutaj mamy? 8 stopni Celsjusza. Dobrze by było się tak szczerze zainteresować. Wait, no mieliśmy coś tutaj popodnosić, tutaj mamy niewiele. Ewentualnie mieliśmy popodnosić sobie tutaj, prawda, to. Tu też nie mamy wystarczającej ilości, ale to wszystko w sumie możemy sobie porozwalać i możemy to zdobyć. Ale co my tu jeszcze mamy? Bo tu jeszcze chciałbym na przykład o te... Tak, najlepiej byłoby zdobyć tak, zarówno deskowanie, jak i piecyk dobrze by było robić, tak zupełnie serio. Kurczę, felek. Wiecie co? Co on tutaj jest? Głodny, przybity, zdeterminowany, zmęczony. Nie wiem, czy warto jest w tych, przy tych scenariuszach... słuchajcie, robić takie rzeczy właśnie, jak tam, jak tylko przyniosę jedzenie, powiem mi, gdzie jest Amelia, muszę się pośpieszyć. Spoko, ziombel. Ziombel, bombel. Zastanawiam się, a co mi da ulepszenie tego? Jeszcze raz. urządzenia elektryczne, lampy grzewcze i miksery do zielarni lub warsztatu metalowego. Okej, a co mi da ulepszenie tego na przykład? Będziemy mogli zrobić więcej narzędzi, takich jak siekiera, piła, także naprawić zepsutą broń palną i hełmy. No to jest zdecydowanie lepsze, kurczy felek. I to potrzebuje 5 części, 15 tych i aż 30 drobiazgów. A to potrzebuje czego? Też potrzebuje tych, dodatkowo jeszcze części elektrycznych. Najgorsze jest to, że tych części jedno i drugie sporo potrzebuje. Kurczy felek. Nie, dobra, weź wbij tutaj. Zróbmy na razie tak. Na razie weźmy sobie tutaj, myślę, porozwalajmy. Nie powiem, gdzie widziało. Tak, tak zrobimy. Zaniesiemy jedzenie do szkoły. Spoko, ludzik. Ziombel, bombel. Będzie gicik. I co to niby zmieni? Jajco, weźmiesz sobie surowce. Nice. Nie do końca to chciałem, ale jest ok. Dobra, i teraz sobie zlecimy tutaj, zbiegniemy na dół. Nie wiem, nad czym jest to, bo jeżeli to jest, chyba jest nad stolikiem, a nie nad krzesłem, bo krzesła bym nie chciał rozwalać. Bo się może przydać. Tu też dobrze by było jakoś wyjść, tam może coś by było. Czyż wątpię? Zobaczmy, co tutaj będzie. Rozwalamy pralkę, siup! Na co komu pralka? No come on, to i tak bez sensu i się zatrzymuje w ostatnim tym. Dobra, tutaj... Fajnie, że mamy jakby opał, ale dobrze, bierzemy, of course, że bierzemy, fikumiku, cyku, cyku, of course, wszystko zbieramy, no i najzabawniejsze jest to, że ja chyba nie tych rzeczy potrzebuję na ulepszenie tego na przykład, nie, to chciałem ulepszać? Nie, zaraz, tamto było ulepszanie, lepsze broni i tak dalej, nie? Tak, to tych mi brakuje, okidoki. Okidoki, drobiazgów tutaj nadal, a jeszcze raz, a czego ja potrzebuję do deskowania? Tylko i aż 2 drobiazgów. A wiecie co, zacznijmy to robić. Zacznijmy to kurczę robić, niech on powoli tutaj deskuje. Ja nie wiem, czy to zaraz nie będzie... czy nie spędzimy trochę tutaj czasu więcej niż by się wydawać mogło. Może to zły pomysł, szczególnie, że tutaj kurde mamy przecież wyrwę w domu. Nie wiadomo po co, na co, za co i dlaczego. No ale okej. Okay. Ale okej, okay, w porządku, nie chcę tutaj, prawda, Adam kombinuje, jak se chce kombinować, to niech se kombinuje. A niech mu będzie, w porządeczku. No, także zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No cóż ja mogę, no cóż ja mogę, słuchajcie. Dobra, no i tutaj mamy sobie odeskowane, to wspaniale. Jeść na razie nie potrzebujesz. Tak mu troszkę będę dozować to jedzenie. Co tu jeszcze? Jeszcze możemy machnąć jakieś deskowanko. Albo może piec, póki jeszcze, ale piec dużo wymaga, kurde. Co? Jest 18 na 20, co?
Dużo drobiazgów wymaga. Na razie mnie na to nie stać. Myślę, że to możemy zrobić steel znowu gdzieś tam. Tutaj tym razem, tak? Okej. W porządeczku. Tak w sumie to po prostu sobie tutaj... te dwa deskowania chrzanić to. No tak się zastanawiam, kurde, czy zużywać surowce na to. Dużo jedzenia. O to nie pamiętam, to jest najgorsze. Nie pamiętam, ile on chciał tam jedzenia, ten bezdomny. Kurczę, Felek. Dobra, zobaczymy. Wezmę całość po prostu i zobaczymy, co tam... Zobaczymy, ile ten pajac chce, prawda? Coś na handel też można by było wziąć. Kurczę, Feluś. Wzięlibyśmy coś na handelek. O Jezu, coś mi użarło. No nic. W ogóle, sorry, prześwietla mi tu gdzieś tam. Może być widać. Kurde, Felek, słońce mi wali w ryj. Prawie, że... dobra, czy ja to bym chciał tutaj... O, to mogę rozwalić, no mam nadzieję, że to nie jest krzesło na przykład. To i tak bez sensu, no tak. Nie, to nie jest krzesło, to jest coś tam. No nie, to było krzesło. Okej, w porządku. No cóż, to trudno. To było krzesło, naprawdę? Tak, cholera, to było krzesło. To nic to, no kurde, jak mi coś uszarło, ja pitowy. Dobra, to nic, no trudno się mówi. Tej siekiery niewiele nam zostało. Okej, okay. Oj, tu mieliśmy przemyślenia. Ej, co za przemyślenia? Na szczęście moje schronienie jest miejscem, gdzie mogę choć przez chwilę zapomnieć o wojnie. Mam krzesło, ale przydałby się fotel. Mam łóżko i mogę spać w dobrych warunkach. Jeśli się rozchoruję lub zostanę ranny, będę miał gdzie odpocząć. Mam radio i lubię go słuchać. Naprawdę brakuje mi książek. Dobra lektura jest lekiem na całe zło. Pobyt tu daje odrobinę wytchnienia w tych ciężkich czasach, choć czuję się samotny. Nie mamy kawy! Zabiłem dyskami wszystkie szczeliny w moim schronieniu. Powinienem być w stanie odeprzeć mniej groźny napad, nawet gdy zaatakują nas we śnie. O, to jest dosyć ciekawe. Czy to już w zasadzie naprawdę wszystko? Nie, nadal mogę to robić. Nadal możemy coś tutaj, prawda, zabijać dechami. Dobra, może weźmy jeszcze raz, machnijmy, słuchajcie. Jeszcze jedno tutaj deskowanie, prawda? I gdzie on to będzie robił tym razem? Czy on to będzie robił tam? O, seriously? Czy cię zgrzało do reszty, koleś? Toż to i tak nic nie da, o Boże. No dobra, no jak już... O Jezu. Toż to jest głupota. No właśnie, no tutaj to nic to nie zmieni, ziombel. Ja cię pierdzielę, toż to i tak będzie zimno jak w dupie i tak. To... O, zobaczcie, kibelek. Ale jajco. Nie zwróciłem uwagi wcześniej. Kibelek, no ale to jest do... Kurde, to jest dobrze zrobione. Fajnie to wszystko. Takie właśnie niektóre szczególiki typu kibelek, jak to można znaleźć. To... Tak, jeden mały kibelek, a cieszy. No i tak trochę pić na wodę fotomontaż, po cholerę ja to robiłem. Dobra, ziombel, chodź tutaj, weź się połóż. Weź się połóż, dlaczego by nie? Pokaż, czy coś nowego napisałeś? Nie, nie napisałeś, w porządku, cyk. Połóż się. O, i mamy noc. No i wspaniale, no i dobra, i teraz lecimy tak. Czy to było tu? Tak, to było tutaj. Oczywiście szukajmy, Eli, przygotuj się, zabieramy tak, zabieramy to. Koniecznie zabieramy żarcie. Tu jest ok. Czy co ja miałem jeszcze? Łopatę? Nie pamiętam, coś jeszcze miałem wziąć ze sobą. Ewentualnie coś na handel. Czy ja tutaj mam coś, co mógłbym sensownie przehandlować? Szczerze to nie bardzo. Nie, nie będę zabierał. Zobaczymy. Tam pamiętam, że jakoś kurczę chyba... Tam jeszcze mieliśmy coś do splądrowania, tylko... Ciekawe, czy to nie łom był mi potrzebny. A, żeż. Dobra, tak w sumie to ja tu wchodzę, ja tu byłem. Halo, dzień dobry, witam. Dzień dobry. Dżem dobry, tylko nie pamiętam, gdzie był tam ten koleś, nie? Ale pamiętam, że chyba zwiedziliśmy dół, a niekoniecznie górę. Czy dobrze myślę? Chyba tak, wydaje mi się, że na dole był ten koleś. Nie jestem pewien, jak tam dotrzeć. Przyjaciół, o, ziomek. Siema, mordo. Ale to chyba nie ty. To sobie zejdziemy tutaj na dół. Okej, okay. I to sobie zejdziemy tutaj.
sumie to jeszcze dosyć powoli i ostrożnie to otwieram. O właśnie, jest dziąbel. A to znowu ty! Przyniosłeś mi coś do jedzenia? Aż 3, o rzesz. Dobra, ta, masz. Masz tu swoje żarcie, chci wydraniu, a teraz gadaj! I on na pewnie nic nie powie. Nie musisz być niemiły, nie mam za dużo do powiedzenia. Widziałem dziewczynkę z jasnymi włosami, miała z 10 lat. Jakiś facet mniej więcej twojej postury niósł ją w kierunku szpitala. Lepiej, żebyś się nie mylił. Możesz marnować siły, grożąc mi lub ruszyć na poszukiwanie córki. Aha, i to tyle, tak? No dobra, to sobie pobiegamy po tym. Cyk. O nie, kurde, sorry, znowu ten. Ja pitole, muszę wyłączyć te przerwy, bo będzie mi pikać co chwilę. W porządeczku. Tutaj był ten, co to taki niemiły bardzo. Tak, to jemu raczej tutaj nic nie zrobimy. W porządku, zamknijmy to. Mógłbym rozwalać te rzeczy tutaj, aczkolwiek wtedy... stracimy naszą siekierę, tego byśmy nie chcieli. Zbyt szybko. Dobra, myślę, że tak, że lecimy sobie teraz na górę. Polecimy na spokojnie, tak, wejdziemy sobie tutaj i sprawdzimy, co mają tam na górze, czyli trzeba iść do szpitala. Trzeba iść do szpitala i zobaczyć, co tam, jak tam, gdzie tam i co się dzieje. A czy my w szpitalu już przypadkiem nie byliśmy? Oczywiście bierzemy wszystko. Wpadamy sobie teraz tutaj na górę, tu już dalej nic nie ma, w porządeczku. No witam. Cyk, 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 weźmiemy, oczywiście, że weźmiemy wszystko, tu tak dla wszystkiego mogę zerknąć, czy tam coś jest, ale nie ma, więc... okej, w porządku, aha, no tak, i miałem tutaj wziąć łopatę. A, kurde, wziąłem. A, okej, w porządku. W porządku, kurde, Felek, pomyślałem o tym, kto by pomyślał, dobrze, nieźle. Nieźle, nieźle, okej, w porządeczku, tu się przebiegniemy, tutaj weźmiemy jeszcze łopatę, bo dlaczego by nie... Łopata świetnie się spisuje, co ty, ziombel, nie powiesz? Fajnie było, jakbyśmy jeszcze coś, kurde, tutaj innego ciekawego znaleźli, przydatnego, bo tak troszkę i to ciekawe, czy ja w ogóle nie mogłem tego jakoś dookoła obejść, coś tego śmego? Cholera wie, tak szczerze, dobra, weźmy tak, nic ciekawego, no to świetnie. Wspaniale, przyjacielu. Ciekawe, że nie mogę teraz tego porozwalać, nie? Dobra, weźmy tutaj, otwórzmy. Witam serdecznie. Aha, no tak, świetnie. Świetnie, świetnie. Tam widzę jakiś gruzik. Tu jeszcze widzę coś, możemy wejść na górę. Aha, i tu nie będziemy mogli wejść. Wspaniale, czyli będzie trzeba przejść górą. O ja pitole, jaka to jest przeprawa, kurde, zobaczcie. Ja nie mogę, ależ jajca. Oczywiście bierzemy wszystko, teraz wskakujemy na górę. Tutaj nic, bo to jest tylko komin. To tutaj się przebijemy. Ta łopata zaraz nam się skończy w ogóle, nie? A nie, jeszcze troszkę, dobra. Jeszcze troszkę i w ogóle mamy opcję, zobaczcie, wyrzuć. Ciekawe, czy te wyrzuć to jest na zasadzie, że co? Że to będę mógł później przyjść i to sobie zgarnąć, czy... Czy na jakiej to jest zasadzie? Dobra, of course, zbieramy tutaj. Hopsa, hopsa. Cyk, dobra, zbieramy jak najbardziej. No te drobiazgi to jest dosyć istotna sprawa, jakby nie patrzeć. Dobra, zbierzemy sobie to. Fajnie, bo tu sporo skrytko schowków jest. Nie możemy wziąć wszystkiego. Bierzemy to, książki. Czy ja bym chciał książki za coś? Za coś książki, to mogę wywalić tak szczerze i wziąć książki. Nie wiem, czy to jest dobry deal, ale się dowiem za chwilę, znaczy całkiem niedługo pewnie. Dobra, to byśmy wzięli. Wywalimy tę wodę i weźmiemy tak, dobra. Szczerze, to mogłbym to i nawet teraz porozwalać. No te części mogą nam się przydać, w porządeczku. Czy tu mogę sobie zeskoczyć? Nie pamiętam, czy tu też nie było jakiegoś takiego durnowatego przejścia z jednej strony. No właśnie. Ołki dołki, tutaj sobie weźmy. O kurcze, Feluś. No i chyba te książki jednak wywalimy, słuchajcie.
No bo to nam się w ciul przyda. Albo to wywalimy, nie? No książki wywalimy i weźmiemy to. W sumie to weźmy tak po prostu. Okej, odblokujemy sobie te drzwi, jakbyśmy tam na górze mogłem też odblokować. Jakby nam się kiedyś tutaj zechciało przyjść. Spoko luz. Spoko wodza. Czy mogę tu wejść na górę? Tak, mogę. Dobra, to jak tędy mogę wejść na górę, to chrzęć to. Zupełnie serio. O, ale tu nie mogę zejść na dół. No dobra, czyli tak w zasadzie wszystko żeśmy tutaj odkryli, cośmy mieli odkryć. No tak w sumie to można by było spitalać stąd, nie? No mógłbym niby to je coś porozwalać. Tą siekierą, co by jej nie zabierać ze sobą. No w sumie mogę. Dobra, muszę wracać, a bo jest 4:20. O kurde, feluś. Dobra, jeszcze może tutaj coś ziombelek weźmiemy stąd. 4:30. Zaraz będzie koniec. No możemy coś zamienić na te dechy. To możemy zamienić na te po prostu. No dobra, do wyjścia. Uciekamy! Хорошо. No całkiem taki ten, całkiem sensownie nam to wyszło wszystko, nie powiem. Całkiem sensownie. Zobaczmy, co nas prawda będzie tutaj czekało w domku. Brak odpowiedzi na przykład. Okej, dzień 13. To jeszcze nie koniec! W porządku, wróciliśmy. Dom wygląda jak wyglądał. Jest w siogicik. Gicik. Dobrze. Ślady prowadzą do szpitala. No wiem, ziombel. Bardzo głodny. To zjedz sobie. Dlaczego by nie? Zjedz sobie. A co ci tam szkodzi, prawda? Myślę, że teraz można by było ulepszyć tutaj ten. 4 stopnie. Kurde, coraz zimniej. Ja nie wiem, czy byśmy chcieli to ulepszyć, czy byśmy nie chcieli po prostu. Chętnie skupmy jeszcze jedną porcję. Wiesz co? A tutaj co moglibyśmy zrobić? Tu fajnie, bo można ulepszyć, sprawniej przygotować, bardziej wydajna ta, ale byśmy tego nie chcieli. Ewentualnie tu bym chciał i tu już byśmy mogli, słuchajcie, ale wtedy nie będę mógł zrobić piecyka. Ten piecyk to chyba jednak całkiem istotna rzecz. O, ale już deskowania nie mamy, spoko, dobrze, czyli wszystko zabiliśmy dechami. No i kurde, całkiem dużo tych części zużywa. Jasny gwint. Ale ja myślę, że to jest dosyć istotne, tak w gruncie rzeczy, wiecie co? Zróbmy to. Na przykład tutaj. Nie wiem, czemu tak daleko, ale powiedzmy, że będzie to w jakimś cudem nas ogrzewać. No mam nadzieję, że to nie działa, że to niewiele wspólnego ma z jako taką fizyką, w sensie kurde, że jak sobie jestem tutaj, to że to ciepło to raczej niewiele mi da tutaj na górze, nie? No, odnoszenie do góry i tak dalej. No mam nadzieję, że niewiele nam to da, zaraz przeczytamy tą biografię. Znaczy niewiele nam to da, w sensie, że dużo nam to da i że nie będzie to działało tak jak powinno. No ale dobra, to na luziku. Na razie nic tam nie palimy. Nie wiem, czy dziad mówił prawdę, ale to jedyna wskazówka jaką mam. Nie mam wyboru, muszę poszukać w szpitalu, trzymać kciuki, żeby się nie stało. No tak, tak właśnie myślę. Dobrze, i teraz ile tu nam potrzeba, słuchajcie, żeby ogarnąć ulepszenie. Dyszki. Dyszki nam potrzeba, dobra, tutaj jeszcze weźmy, zróbmy szamę, tak nie będziemy jej jeść jeszcze. Oj, tam są dwie, zarąbiście, kurczę, felek, tu są dwa udeczka, ale leciem tam zdecydowanie. A ciekawe jak mogę, czy mogę się przedostać tam, nie wiem co to za jakieś takie wymysły, no bo to jest z drugiej strony zablokowane, tak jakby tutaj. A czy dałoby się w ogóle? Byłaby szansa? Chyba nie. Śmiesznie, no nic, dobrze. I tutaj, czy mogę coś czymś... Aha, tylko tym. No dobra, no zostawmy jeden ten. To będzie jakby jeden. Jedno łódko za dwa. Taki całkiem niezły deal, rzekłbym. No i dobra, i tak w sumie. Jeszcze weźmy, tylko zerknijmy, czy ja mogę tutaj coś fajnego, coś przydatnego. W sumie tak, mamy jeszcze troszkę siekiery. Siekiery jeszcze chyba tworzyć nie mogę. Ale łopatę chyba mamy.
Tak, nie mogę tworzyć siekiery, a resztę mam potworzoną, więc pokażcie mi. Łopatę jeszcze mamy, łom mamy, tylko siekiera nam się kończy. Dobra, luz, ja bym tutaj zrobił, tak? W kimcie. I bym się tutaj, prawda, bardzo zmęczony. Okej, koniec dnia. Byśmy tutaj teraz polecieli sobie do szpitala. Nowe. Jedzenie niewiele, materiału niewiele, części niewiele, zachować ostrożność. W to miejsce pokierował mnie bezdomny ze szkoły, Amelkę ze szpitala, ostatnie zostało moje biedne małobyt. Okej, ostatnio zbombardowany. W porządku, weźmiemy to. Weźmiemy to. Możemy wziąć i to, kurde, czy nie za dużo. Trochę. Tak, szanić to, idziemy. Idziemy na poszukiwania. Najbardziej nam potrzebne są drobiazgi, myślę. Najbardziej potrzebne drobiazgi, zobaczymy, hospital, żadnych bandytów, zdaje się, że szpital jest otwarty. Amelko, mam nadzieję, że jesteś cała i zdrowa. Tam jest jakiś gościu, dziwny. Żołnierz. Pytanie, czy taki żołnierz, co to mi coś zrobi, czy mi nic nie zrobi? Bardzo dobre pytanie, tak szczerze. Aha, nie jestem pewien, jak tam dotrzeć, czyli ja chcąc, nie chcąc, muszę przejść obok tego ziutka chyba. A, i mogę nawet, dobra, on ma nawet znaczek, muszę wyjść na świeże powietrze, on ma nawet znaczek, że mogę z nim pogadać. Spoko, szukam córeczki, zaginęła, słyszałem, że ktoś ją tu przyniósł, ja nic nie wiem, stary, chcę, że to popodaje innych, może ktoś będzie coś wiedział. No i spoko, bardzo mnie to cieszy, jest tutaj dobry ziombel bombel, w porządeczku. No i tak, no i tutaj mamy sobie Exploration, Nanonation, w porzo, tutaj możemy coś pokraść, ale niekoniecznie będziemy chcieli. Raczej jestem za słabo wyposażony. Tam widzę, ktoś chodzi. Okidoki. Zbieramy na razie wsio, już nam się ekwipunek kończy, standardowo. Tu możemy sobie zerknąć jakieś te rzeczy. Fragment raportu o stratach wskutek ostrzału. O kuźwa. Okej, w porządeczku. Tutaj się przejdziemy bez żadnego tutaj okradania. Jesteśmy na to za słabo wyposażeni. Tu kurcze felek, gdybyśmy mieli piłę. Może to byłby dobry ten. Słuchajcie, dobry. A tam mogę wskoczyć sobie? Ej, mogę. Faza. Faza. A to tylko tyle, że sobie odkopię gruz, że tak powiem. I niewiele więcej. Dobra, weźmy sobie. Dobra, mogę i tak. Nie ma żadnych bandytów podobno, że gościu tamten się przywitał, całkiem miły jest. Dobra, weźmiemy to, weźmiemy to. Tu sobie po prostu. Tak w sumie to sobie pobiegamy tędy. Dlaczego by nie? Hi, how are ya? O, właśnie. Szukam córki, została porwana, może ją widziałeś. Kilka dni temu chyba widziałem ją z tobą, ale od tamtej pory nie. Jestem tu po raz pierwszy, ten facet z nią to pewnie był porywacz. Ej, biedne dziecko, mam nadzieję, że ją znajdziesz, wiesz, dokąd zabrał. Nie. Okej, w porządku. Nie wiem, jak tam dotrzeć. Okej, jak ty nie wiesz, jak tam dotrzeć, to ja myślę, że... To nie wiesz, jak dotrzeć? O, boy. Czyli trzeba... O, dziadu. Trzeba przebiec, tak, centralnie? Tak, nie może być. Aha, to był ten raport. Dobra, w porządeczku. Nic nie okradamy, na luziku. Jakbym jakąś broń miał, to można było się pobawić takiego badasa, no ale... To możemy rozwalić. To jest ciekawe całkiem. Ciekawe, czy ktoś mnie za to nie lubi. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Zobaczymy. W porządeczku, cyk. O nie, i teraz się dowiedziałem, że to jest... O, hi, how are ya? Przepraszam, mam pytanie. Proszę wrócić później po bombardowaniu. Z pielęgniarek zostałam tylko ja. Muszę zająć się pacjentem. Wiem, że boli, musisz być silny. Okej, czyli to takie... Dobra, z tobą pogadam. W porządeczku. 10-letnią dziewczynkę. Nie, przyjmij moje kondolencje. Nie liczyłbym na zbyt wiele. Torturowali, okaleczyli cholerne bydlaki. No tak, tak, standard. Standard, dobrze. W porządeczku, to sobie weźmiemy tutaj. To tak, jeszcze tam byśmy chcieli zajść. Kurde, chyba nam się tutaj, chyba nie spędzimy tutaj jednej nocy. Tylko będzie trzeba tutaj powracać.
Kurczę, Feluś, dobra. O, tomato. Ja bym chciał tomato. Te dechy mogę na razie nie brać. Tutaj sobie zerknijmy. No ten szpital jest kurde za duży, mam wrażenie, żebyśmy go na raz chapnęli. Wywalmy to i weźmiemy drobiazgi. Za bardzo schodzą te drobiazgi, żeby ich nie brać. Bluza na łóżku tej kobiety wygląda znajomo. O nie, no nie gadaj. A, na łóżku leży bluza. Do złudzenia przypomina te, które nosiła Amelka. To ta sama należała do jej matki. Skąd ta kobieta ją wzięła? Muszę ją spytać. Przepraszam, to bluza należy do mojej córki. Skąd ją masz? Pielęgniarka mi ją dała. Jak mi nie wierzysz, to ją spytaj. Na co to bardzo zimne, zwłaszcza od czasu bombardowania. Proszę, pozwól mi ją zatrzymać, jestem bardzo osłabiona. Tyryryry. Mogę ją zabrać, albo mogę ją zostawić. I to jest taka ten, decyzja. Takie decision. Wezmę ją, skoro to nie była kradzież. Okej, w porządku. Aha, i teraz to nagle możesz tędy przeleźć, tak? Wspaniale. A, okej, tam nie może, dobra. Dobra, to przejdziemy sobie tutaj. Teraz wskoczymy tu. Aha, i nie ma... O Boże, co za nonsens. Czy to jakaś tragedia? Seriously. Seriously, jest pan pacjentem? Nie, nie jestem, ale idę tutaj. No, come on, chodź tu. Ale idę do tamtej baby wrednej, zanim się noc skończy. Come on, co zrobiłaś z córką Adama? Kobieta z drugiego poziomu powiedziała, że dała się bluzę. Tak się składa ubranie, że córki... Ok, mieliśmy tu kilkoro dzieci. Może doktor Jeffimow mógłby ci pomóc. Niestety w szarej nocy zabrali go żołnierze. Że dokąd go zabrali, ochroniarz przy wejściu może coś wiedzieć. A jeśli chodzi o bluzę, znalazłam ją na drugim poziomie. Gdybyś nam ją zostawił, brakuje nam koców i ciepłych ubrań. Szczerze? Szczerze, to mógłbym ją zostawić, nie? Mógłbym ją zostawić. Nie wiem, czy nie przerąbię teraz, w sensie z czasem. Ale dobra, jednak ja bym ją zostawił, bo to może mi otworzy jakąś, kurde, furtkę. Come on, come on. Ja wezmę tak, wezmę sobie pomidora, wyjdź i do wyjścia. O nie, co jest? Dziennik został z Adam zaskoczony przez świt i co? Powrót będzie coś tam. Ale mamy achievementa! Achievement empatia, bo zostawiliśmy bluzę. Warto było dla samego achievementa. Achievementu. Dzień 14. Okej, okay, no i aha, czyli tylko tyle, że ciężko było wrócić, bo już było jasno, tak? W porządku, ale jest okej. Okay. Zabraliśmy wszystko, co trzeba. Przybity, zdeterminowany, bardzo zmęczony. Odzyskałem bluzę Amelki od kobiety, która ją nosiła. Serce mi pęka na myśl, że moja córeczka trzęsie się gdzieś zimna. Jak można być tak bezdusznym, żeby zabrać bluzę choremu dziecku? Chamstwo i patola, tak jest. Ale nie wzięliśmy tej bluzy, nie? Nie, nie wzięliśmy. Zostawiłem ją. Okej, okay, to jest dobre. To jest dobre. Ja jestem zadowolony, prawda? Jestem zadowolony w dużej mierze ze względu na to, iż jestem w cholerę interesowny. Liczę na to, że otworzy nam to furtkę na jakieś, prawda, inne fajne rzeczy. Trzeba jeszcze wrócić do tego szpitala, dalej go tam obszukać odpowiednio. Koniecznie. I z tym ochroniarzem przy wejściu pogadać na pewno. To jest that's the case. Ślady prowadzą do szpitala. No wiem, wiem. Tam jakby nie załatwiliśmy jeszcze do końca tej sprawy, no i nie zebraliśmy, prawda, tylu tamtych potrzebnych fantów. Tam się jak najbardziej przyda. Dobra, pokaż mi, możesz robić pistol. Możesz robić, aha, ale tutaj brakuje, jest piła, o to chodziło, jest też to. W porządeczku, sporo rzeczy brakuje, ale możemy już robić też siekierę. Ale my chcemy chyba piłę. Tak, zróbmy piłę. Zróbmy piłę, ona może się nam przydać jak najbardziej. Mam trochę rzeczy na wymianę. To wspaniale, kompadre. Zaraz tam podejdę. Bardzo zmęczony. Myślę, że tak, że jeszcze tej nocy i w ogóle jeszcze rozegramy jedną noc. Tej nocy pójdziemy sobie jeszcze do tego szpitala, zobaczymy co tam jest. A następnej może zostaniemy i się prześpimy. Wiesz, ryzykowałem, żeby się tu dostać. Nie wiem.
ale zobaczmy, co tam masz. Pokaż kotku, co masz w środku. Tak, mógłbym wziąć sobie to. W zasadzie tyle. Czy ja mam ci coś do oddania w ogóle, siąbel? No, dajmy ci jedno to i... Aha, dobra, i on tak na świetnie umowa stoi. Gdybym fajki chciał. Steel hojnie. Mięsko. Świetnie umowa stoi. A co to jest? Zioła. No okej, zgoda, ja bym tak wziął. Ja bym tak wziął, mimo tego, że może trochę to nieopłacalne dla nas było, to steel. Dobra, tu możemy wziąć tak, tutaj się coś złapało, także weźmiemy sobie mięsko. Spoczko. No jakby nam głównie teraz chyba na różnych takich częściach do ulepszeń zależy, no. Żeby nas tutaj, prawda, zima nie zaskoczyła. Okej, zbieramy sobie to, pięknie. Pięknie, pięknie, zostawiamy sobie tam coś tam, może być na pomidora. I w zasadzie tak, idź ty się połóż. I lecimy kolejna noc, znowu na szpital pobiegniemy sobie. Jeszcze pokaż mi rzeczy, to jest to, co trzeba. Okej, okay, robimy tak, robimy cyk, koniec dnia. I lecimy jeszcze raz na szpital. Tak, jeszcze może być ten. Dobra, bierzemy ze sobą to. Łopatę, siekiery nie biorę, szybciej to mógłbym wziąć, ale nie. Łopatę i piłę. A ciekawe, czy piłą jak coś, to mogę strzelić kogoś w łeb na przykład. Nie, łopatą mogę, ale jaja. Dobra, hej ziombel. Podobno wiesz, dokąd zabrano lekarza. Kto ci to powiedział i czego od niego chcesz? Szukam córki, a on być może wie, gdzie ona jest. Muszę porozmawiać. Nie będzie w stanie, nawet jeśli go wypuszczą, w co szczerze wątpię. Ale widzę, że jesteś zdesperowany, opuszczony sklep z zabawkami. Ale na twoim miejscu bym tam nie szedł, to samobójstwo. Aha. Aha. Teraz się przebiegnijmy te sobie tędy. Zobaczmy, co tutaj jest, czego tutaj nie ma. Dobra, tu jest sobie piła, więc sobie weźmy... Przepiłujmy troszkę, zobaczmy, co tam jest ciekawego. Nikt tutaj się nami nie interesuje, więc jest git. Ciekawy jestem, co z tym sklepem z zabawkami. Czy mogę sobie tak bez żadnego uzbrojenia... A Boże, bo to jednorazowe! Czy mogę sobie tak bez żadnego, no nic nadzwyczajnego bym rzekł, uzbrojenia pójść tam? Ale mam tu coś, co powinno mi pomóc. O nie, no bez jaj. Bez jaj, słuchajcie, dobra, nie, to lecimy sobie tak, lecimy sobie tutaj. No kuźwa, i tym razem nie wziąłem łomu, tak? No, wspaniale, Michał. Po prostu jak ty coś wymyślisz. Tak, bo nie wziąłem, nie? Nie, nie wziąłem. W zasadzie łopatę i piłę i dacyt. Ja cię kręcę. No nic, dobra. Na luzie, czy tam już wchodziłem? Wydaje mi się, że byłem chyba. Tak, bo tu jest też ta bluza nasza, nie? Dobra, weźmy tak. Weźmy sobie to, co tu ostatnio zostawiłem. Podejdźmy sobie tutaj. Czy ja mogę przejść tam? A nie, 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 nie. Spadamy stamtąd. Spadamy, spadamy. Tu sobie jakiś gościu jest. Wbijamy sobie na górę. Tam jeszcze możemy zapytać o córę. W porządku. Hyc, oczywiście zbieramy wszystko. Będę cię obserwować. Luzik, ziomek. Cyk. Szukam córeczki. Drobnej blondynki. Widziałeś ją? Ach tak, niech zgadnę. Potrzebujesz jej, żeby skorzystać z korytarza humanitarnego. To jasne, nie jesteś pierwszym rebeliantem, który próbuje nawet z miasta, udając zmartwionego tatusia. Aha, czyli takie pitu-pitu. Tam dalej nie mogę przejść, tutaj na górę chyba też nie mogę, chyba że tędy. Nie, tam wyżej... Nie no, da się jakoś. Zejdźmy tu na dół. Tam wyżej musi się dać jakoś ten. Okej, okay, wejdźmy sobie tutaj.
tutaj, wait, stój. O to, jeszcze weźmy sobie stąd na przykład. Dlaczego by nie? Chociaż kurde, czasu coraz mniej. Weź. Tutaj sobie przybiegniemy. W porzo. Ja bym chciał tu na górę. Nie? Nic? Nic? No dobra, spróbujmy tędy. Może tu się da na górę, jak to odkopię, co? Kurde, może i tak. No bo nie ukrywam, ciekawi mnie to, słuchajcie. No już bym nie chciał wracać tutaj do tego. Już bym nie chciał wracać do tej lokacji. I tak nie ukrywam, że to co najlepsze, to bym chętnie stąd sobie wziął. Ale nie bardzo widzę, żeby była taka opcja. Niewiele to zostało. Zaraz, coś mam. Częściowo spalone dokumenty szpitalne. Muszę je przejrzeć. O, tu jest. Co tu jest? Cyferki, nazwiska, nie wiem co oznaczają. Jest też nazwisko Amelki. Była tu. No i dobra. I tu nie mogę nigdzie wyżej wejść, albo nie umiem. Oh shit, znów, of course, że znów. Więc tak w zasadzie, słuchajcie, no trudno, no chrzanić to, nie dostanę się do tamtej zamkniętej szafki, więc to trochę szkoda. No ale to nic, no spadamy, kurczę. Aj, że też ten łom zostawiłem, trzeba go zawsze brać ze sobą chyba. Dobra, no nic, będziemy chyba ruszać na sklep, ale myślę, że to następnym razem. Dzień 15, robi się bardzo zimno, no właśnie, całe szczęście, że zrobiliśmy wszystko, co trzeba, chyba tak mi się wydaje. W sensie mamy kiosk, co? Coś tam było. Wow, co to jest? Ja bym chciał tylko to zobaczyć, co to jest? Wow! Możemy go stopić, otrzymując w ten sposób wodę. Ej, ale faza, i możemy topić. Ej, ale faza, bajera, znaczy i tak będziemy jeszcze ten. Super, minus 2 i tak naprawdę będziemy sobie się tutaj ogrzewać. Ej, jest fajnie, gdybym chciał tutaj coś polepszać na przykład. Tego, śmego, czy my już mamy jakieś surowce? Nie, nie mamy, guzik mamy, kuźwa. Przez to, że teraz nic nie zebraliśmy, ale dobra, ale to luz. No dobrze, no, moi mili państwo, a co tam no, nam to da jeszcze? W warsztacie naprawić popsutą broń, kamizelki i hełmy. Napełniać łuski prochem. Okej, w porządku. Dobra, ale tak czy inaczej, za te wszelkie dalsze lokacje to się weźmiemy w następnym filmie. Tymczasem dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.